Minęła godzina 13, proszę Państwa, w Polsce i basta, prawda? Minęła godzina 13 i basta. Tak. Gdzie nadaje nasze radio. To KFM. Europejczyka Barbie Baby Langström. Podkreślił, że reformę da się jeszcze uratować, ale czas ma znaczenie. Szef resortu liczy na to, że prezydent Andrzej Duda dotrzyma słowa i za 2 miesiące przedstawi projekty o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Minister podtrzymał też opinię, że decyzja prezydenta o zawetowaniu ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa nie była dobra, zwłaszcza, że mógł skierować ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, a równolegle zażądać nowelizacji w sprawach, które są dla niego ważne, powiedział minister Ziobro. Szef resortu opowiedział się też za potrzebą lepszej komunikacji pomiędzy rządem a kancelarią prezydenta, mówi redaktor naszego dziennika Krzysztof Losz, autor wywiadu. Jeżeli nie Tak. Ustawy o dekoncentracji struktur właścicielskich w mediach, zapowiedział w jednej ze stacji radiowych wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. Problem, który regulować mają nowe przepisy, dotyczy głównie rynku prasy. Obecnie około 80% lokalnych gazet jest w rękach 3 niemieckich koncernów medialnych, a przekaz przez nie podawany często jest podobny. Monopol zagranicznych grup medialnych nie służy ponadto prawidłowemu kształtowaniu się opinii publicznej, zwraca uwagę wiceszef resortu kultury Paweł Lewandowski, nadzoruje pracę nad nową ustawą. Celem ustawy dekoncentracyjnej jest przede wszystkim spowodowanie, by było jak najwięcej ośrodków kształtowania opinii. By ludzie nie mieli wątpliwości, że opinie są z różnych źródeł, a nie z tego samego, bo często wiele osób nie wie, że czytając gazetę, oglądając telewizję, czy widząc jakąś informację na stronie internetowej, to cały czas ta informacja jest wytworzona przez tego samego dostawcę, tylko w różnych miejscach umieszczona. I chodzi o to, by ludzie mieli wybór między jedną a drugą opinią, żeby nie żyli w świecie, w którym funkcjonują 2 czy 3 opinie, albo najczęściej 1 opinia na jakiś temat. I wiele osób myśli, że wszyscy tak myślą i sami zaczynają myśleć w podobny sposób, bo nie mają całego wachlarza możliwości do wyboru. Wprowadzenie ustaw, jak dodaje wiceminister Paweł Lewandowski, będzie stanowiło także realizację zaleceń Unii Europejskiej, która od wielu lat dąży do tego, aby na rynkach medialnych panował jak największy pluralizm. Obecnie nie jest jeszcze pewne, czy przepisy obejmą także koncentrację kapitału, który obejmuje różne segmenty rynku, czyli firmy posiadające na przykład radio, portal internetowy i telewizję. O pracach nad ustawą o dekoncentracji mediów poinformował w ubiegłym tygodniu. No ale czasem zdarza się, że to był też jeden człowiek, tak jak Jezus Chrystus, który bardzo mądre rzeczy mówił. Jeden człowiek. Tak, wtedy, kiedy miał być jeden człowiek, to miał być jeden człowiek. Wtedy, kiedy mieli to być świadkowie, to było ich więcej, prawda? Ale to nie była jednak szeroka droga, bo wąska jest tylko droga, ciasna brama, które prowadzą do życia wiecznego. Także to trzeba wiedzieć, co w danym czasie jest wymaganiem Jahwe. No, jak oni czekali, 4000 lat czekali, ile to było zabiegów. No to skoro było tyle zabiegów, to trzeba było do końca trzymać się sprawiedliwości. Do końca. Dzięki projektom takim jak gazociąg Baltic Pipe, dzięki projektom takim jak terminal gazowy imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, Polska staje się naturalnym liderem w naszej części Europy. Polska staje się liderem, który będzie nie tylko sprowadzał gaz z kierunku północnego lub
Radio Conchita, Toto FM, Euro Conchita, Barbie, Baby, Langström. Ważne szlaki gazowe w naszej części Europy. We wrześniu zaplanowano kolejny etap procedury Open Season i rezultatem ma być zawarcie umów przesyłowych na 15 lat z uczestnikami rynku. Gazociąg Baltic Pipe o przepustowości 10 miliardów metrów sześciennych będzie łączył polski i duński system przesyłowy oraz gazociąg Skandland transportujący gaz ziemny ze złóż norweskich. Ponad 100 tysięcy cudzoziemców złożyło w tym roku wnioski o zezwolenie na pobyt w Polsce. Dla porównania w całym 2015 roku złożono ich 108 tysięcy. Najczęściej zamieszkać w naszym kraju chcą obywatele Ukrainy, poinformował Urząd do Spraw Cudzoziemców. Dla porównania w ciągu pierwszych 7 miesięcy 2016 roku wnioski o zezwolenie na pobyt złożyło 73 tysiące cudzoziemców, a w tym samym okresie w 2015 roku 55 tysięcy osób. W tym roku zauważalny jest więc wzrost liczby postępowań odpowiednio o 4% w stosunku do 2016 roku i 86% w stosunku do 2015 roku. Wenezueli Nicolas Maduro po wyborach do Zgromadzenia Konstytucyjnego oświadczył, że powinno ono podjąć kroki przeciwko parlamentowi, prokuraturze, liderom opozycji i prywatnym mediom. A w niedzielnych wyborach do Zgromadzenia Konstytucyjnego wzięło udział ponad 8 milionów z 19 milionów uprawnionych do głosowania. Spośród około 5,5 tysiąca kandydatów wybierano 545 przedstawicieli nowo powołanego zgromadzenia. Tego dnia wielu obywateli Wenezueli protestowało na ulicach przeciwko zmianom, jakie chce wprowadzić prezydent kraju. W ich wyniku śmierć poniosło 7 osób, a według opozycji nawet 12. Członkowie konstytuanty, której kadencja nie została określona ustawą, będą mieli praktycznie nieograniczony czas na dokonanie zmian w prawodawstwie wenezuelskim, w tym dotyczących wyborów nowego parlamentu. Ponad 70% Wenezuelczyków sprzeciwia się planom zmian w systemie władzy i samej idei zwołania konstytuanty. Podobnie wiele innych państw, Kolumbia, Meksyk, Stany Zjednoczone, Hiszpania i Unia Europejska, ogłosiły, że nie uznają wyniku kontrowersyjnych wyborów członków Zgromadzenia Konstytucyjnego. Zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu i południowym wschodzie Polski przeważnie małe i umiarkowane. Miejscami przelotny deszcz i burze, także z gradem. Temperatura maksymalna od 21 stopni miejscami na wybrzeżu, 24 na Pomorzu, do 30 stopni w centrum i 33 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-zachodni, tylko na wybrzeżu zachodni i północno-zachodni. Podczas burz wiatr w porywach do 75 km na godzinę, a na barometrach w Warszawie 1001 hektopaskali ciśnienie będzie rosło. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Duża, duża tutaj rzeczy się wydarzyło w ostatnich chwilach. Dziś w sanktuarium świętego Michała Archanioła i błogosławionego księdza Bronisława. Póki co to mamy dzisiaj, proszę Państwa, kolejny dzień, 31 już lipca 2000. O trzeźwość. O 17.30 słuchacie transmisji na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam, a także program słowno-muzyczny pod tytułem Apostołowie Trzeźwości w wykonaniu dzieci i młodzieży związanych z działalnością Stowarzyszenia Powściągliwości i Pracy oraz zespołu muzycznego Gloria. O godzinie 18.20 msza święta, której przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Adam Szal, metropolita Przemyski. Natomiast homilię wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej, przewodniczący zespołu apostolstwa trzeźwości przy konferencji Episkopatu Polski. O godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja rozmowy niedokończone na temat wpływ nabożeństw fatimskich na proces wyzwalania z nauki pijaństwa. Gośćmi rozmów będą Jego Ekscelencja ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, ksiądz dr Jan Seremak, rektor sanktuarium, a także przedstawiciele rodzin związanych z działalnością przeźwościową przy sanktuarium. Całą rodzinę Radia Maryja serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Jednocześnie informujemy, że kolejne poniedziałkowe spotkania rodziny Radia Maryja odbędą się 14 sierpnia w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Świętej Rodzie. 21 sierpnia w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej zakopanym na Krzeszówkach.
i 28 sierpnia w sanktuarium Matki Bożej Zbawiciela Wiary Świętej w Warszawie. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Opóźniona reforma. Nie rezygnujmy z reformy sądownictwa. Musi być ona głęboka. Mówi naszemu dziennikowi w specjalnym wywiadzie minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Polonia walczy o multiplex. Telewizja Polonia powinna wrócić na multiplex. Nasz dziennik informuje, od kogo zależy ta decyzja. Haniebne kłamstwa. Ksiądz profesor Tadeusz Bus punktuje i demaskuje oszczerstwa ideologów ekologicznych. Zapomniany bohater. Zygmunt Kwiatkowski, pseudonim Wolf, jest jeden z najbardziej zapomnianych hutniowskich bohaterów z okresu niemieckiej i sowieckiej okupacji. W naszym dzienniku tragiczne losy żołnierza Armii Krajowej. Zdrowe warzywa. Do olbrzymiej wartości warzyw nie trzeba nikogo przekonywać. Nasz dziennik zachęca więc do samodzielnego przyrządzania aromatycznych zup. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. 13 minut po 13 przed mikrofonem się zdarzy. Witam Państwa, zapraszam na aktualność dnia. Radio Tuncika, także proszę Państwa, aktualności dnia, stały punkt programu, zapraszamy. Aktualności dnia jest pan mecenas Stefan Habura. Witam serdecznie panie mecenasie Sięgorze. Witam Sięgorze, witam ojca, witam się. Witamy pana mecenasa. Co takiego dzieje się w tej chwili w Niemczech, że redakcja Die Welt pisze o tym, że za kulisami Merkel musi walić prosto z mostu. Mowa oczywiście o
Polsce, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Deutsche Zeitung, Handelsblatt, Berlin Zeitung, Focus. Pierwszy, drugi program telewizji publicznej mówią w takiej retoryce, że PiS uprawia politykę spalonej ziemi, niszczy demokrację, ale dzięki obywatelom demokracja jeszcze żyje, że Kaczyński wrzuca do gry niemieckie reparacje za drugą wojnę światową, a przewodniczący Towarzystwa Niemiecko-Polskiego Dietmar Mitten mówi, że jest to kampania wojenna Jarosława Kaczyńskiego przeciw zachodnim elitom w swoim kraju. Co takiego się dzieje? A nie płacą. Nic im nie zaszkodzi, żeby jakoś wyjść na cało, żeby mogli pokazać, że to nie wszyscy są hitlerowcy. Mają okazję to pokazać. Przypomnijmy, że jeden z dzienników pisał niedawno, że znacznie lepszym premierem byłby Donald Tusk i trzeba na niego stawiać. To jest po prostu ziemia polityki w Polsce. Donald Tusk. Podobna retoryka. I to nie tylko nie dziwi, ale dziwi mnie tylko jedno, że Jan Paweł Szydło, minister spraw zagranicznych konkretnie, niestety nie wykorzystują swój szans i nie prowadzą do tego, ażeby Niemcy zajmowali się sobą, zajmowali się własną polityką, bo polityką zajmuj się. Elity próbują wskazać tego na to, że to te są kobiety. A trzeba zwrócić uwagę Niemcom na to, że niemiecki Trybunał Konstytucyjny jest też bardzo polityczny. Tam jest bardzo konkretny przepływ polityków do Trybunału, później z Trybunału znowu do polityki. Takim przykładem konkretnym jest już zmarły były prezydent Niemiec Roman Herzog. Zanim został sędzią Trybunału i prezesem niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego był politykiem, badanym do sądzali, a później został prezydentem. I to jest też ten prezydent, który pomylił powstanie warszawskie z powstaniem w getcie w Warszawie. To pokazuje, jak głodne jest podejście niemieckich elit, niemieckiego rządu, niemieckiej pracy do tych praw polsko-niemieckich. Ale mówię, tego można było się spodziewać. I tu uważam, że teraz trzeba wykorzystać ten czas, który jest i trzeba zająć Niemców i pokazać im to, z czym muszą się rozliczyć. Ja mam tutaj w ręku książkę i aktę Rundburg. Akta Rundburg. To jest bardzo kilkusetstronicowa książka. Zajmuje się historią Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości. Pokazuje, że Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości było budowane na brunatnej przeszłości. Tam pracowali sędziowie z czasów III Rzeszy, urzędnicy i ta działalność zastępowała dalej po II wojnie światowej. I życzyłbym sobie, żebyśmy na ten temat dyskutowali w Polsce i żeby na przykład ta książka Akta Rundburg była powszechnie znana w Polsce. Bo to pokazuje, że Niemcy powinni się o tej swojej przyszłości wstydzić i wstydzić tego, że dopiero tak późno zaczęli się rozliczać z tej swojej brunatnej przyszłości. Bo to pokazuje, że polityka Republiki Federalnej Niemiec była w dużej części okierowała się tym, co było za czasów III Rzeszy. I liczę, że przynajmniej może u ojców uda się jakąś dyskusję na ten temat zorganizować, zaprosić fachowców, na przykład w rozmowach niedokończonych, bo tego mi brak tutaj w Polsce.
że nie rozmawiamy merytorycznie, tylko próbujemy tutaj jednym drugim sobie coś zarzucać, a materiałów po stronie niemieckiej jest bardzo dużo. I myślę, że jest czas na merytoryczną dyskusję konkretną. Panie mecenasie, póki co niemiecka telewizja publiczna ZDF, która znów publikuje informacje o polskich obozach zagłady, o polskich obozach koncentracyjnych, nie zamierza wykonywać wyroku sądu, dlatego że już wielokrotnie za to przepraszała. To znaczy pisać może wielokrotnie i publikować informacje na ten temat na swoich portalach, antenach, ale przepraszać wielokrotnie nie zamierza. No na przykład dlatego, że w Polsce sądy są w sumie upolitycznione, więc to nie obowiązuje niemieckich ZDF wyrok sądu, bo po co mają się nim przejmować? Przecież wiadomo, że obozy zagłady, obozy koncentracyjne to były polskie obozy. Co to w ogóle jest za retoryka, panie mecenasie? Bo to znaczy, że jednak ten übermensch drzemie w głowach niektórych za zachodniej granicy. Republice Federalne Niemiec uważają, że tak się oczyściły, tak konkretnie z czasów II wojny światowej. Tak, aniołowie. Mogą aniołowie. Inne narody. Ja myślę, że to nie przystoi Republice Federalnej Niemiec. Myślę, że no nie przystoi. Taką książkę Biakty. Obrzydliwe, mordowanie ludzi. Żarty sobie nie. Wskazać na to, że sprawa III Rzeszy nie do końca została zakończona. I nie do końca jeszcze to właśnie wszystkie tajemnice związane z przeszłością Republiki Federalnej Niemiec. I tutaj uważam, że Republika Federalna Niemiec politycznie... Takie zbrodnie, obozy zagłady? ...powinny się wywyższać. I myślę, że to jest nasz czas, żeby Ministerstwo Spraw Zagranicznych... Żydzi dostali odszkodowanie. ...Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaczęło konkretnie pokazywać, co to była II wojna światowa w Polsce. Rozmawiamy też z ojcem dyrektorem na ten temat, na temat polskiego centrum w Berlinie. Trochę ojciec dyrektor od razu zrozumiał tę sprawę, ale politycznie widać, że sprawa się tutaj trochę ciągnie, bo to jest nieruchomość na ojcu w Berlinie, niedaleko bramy brandenburskiej, zaraz w samym centrum Berlina. Myślę, że sam Niemcy powinni poznawać u siebie to, co była II wojna światowa w Polsce. I tam powinna być przeniesiona tablica ojców redemptorystów z Torunia, gdzie jest ponad 1000 nazwisk Polaków pomordowanych na pomoc Żydom. Tam powinien też trafić kilka zadowoleniów i tak dalej. Tam powinno zostać też coś konkretnie pokazane o powstaniu warszawskim. Bo jeżeli teraz dobra zmiana tego nie wykorzysta, to ta sytuacja być może się już, taka szansa się już nigdy nie powtórzy. Panie mecenasie, a czy w Niemczech rządzi polityczna poprawność? Bo słyszeliśmy, to już było jakiś czas temu, ale niedawno powtórzyło się, że na różnych imprezach, zabawach, festynach dochodzi do gwałtów kobiet przez imigrantów islamskich i to nie jest prezentowane jako, w ogóle w mediach niemieckich jest to przemilczane i wcale nie dla dobra śledztwa, tylko dla dobra politycznego. Wiemy też, że Niemcy są przed wyborami. Czy coś takiego rządzi w Niemczech jak polityczna poprawność, że policja na przykład boi się powiedzieć, że był to zamach terrorystyczny, albo powiedzieć, kto go zrobił, tylko szuka różnych takich kruczków, żeby to pasowało politycznie do polityki Angeli Merkel, media i służby? To się zgadza, taka polityczna poprawność dosyć często przebrzmiewa w Niemczech, ale z tą polityczną poprawnością już tak dobrze nie jest, jeżeli się spogląda w kierunku swoich sąsiadów. A przypomnijmy, że to pani kanclerz Angela Merkel złamała niemiecką konstytucję
zapraszając dziady do Niemiec. Że to Republika Federalna Niemiec odpowiada za to, co się dzieje z uchodźcami w Europie. I że to uchodźcy chcą się dostać do Republiki Federalnej Niemiec, a nie do innych państw członkowskich. O tym trzeba konkretnie mówić. Są też przedstawiciele niemieckich elit, byli sędziowie, na przykład Trybunału Konstytucyjnego czy Rządowego Sądu Konstytucyjnego, którzy mówili wtedy i mówią o tym, że zapraszają w cudzysłowie uchodźców do Niemiec. Pani kanclerz złamała niemiecką konstytucję i mówię o tym. I zapraszamy właśnie tych przedstawicieli niemieckich elit, ażeby na ten temat tutaj rozmawiać w Polsce. Bo myślę, że warto taką dyskusję. Warto, ażeby Niemcy zajmowali się konkretnymi problemami. A to są konkretne problemy. Tymczasem to Polską zajmuje się Komisja Europejska i przesyła swoje pouczenia, a te pouczenia są zgodne tak naprawdę z tą retoryką niemiecką. Nie wiem, czy pan czytał we Frankfurter Allgemeine Zeitung wypowiedź europosła CDU Elmara Broka, który przekonywał, że Polski z Unii nie można niestety wyrzucić, ale można odebrać Polsce prawo do głosu w Radzie Europejskiej, a to jest prawie jak wyrzucenie Polski z Unii Europejskiej, bo w końcu, mówi Brok, nie można tak po prostu wjechać czołgami do Polski. I to jest zdanie niemieckiego europosła. Tak, i to pokazuje już brak połączenia z rzeczywistością pana europosła, bo pan europoseł, jak chyba sobie przypomniał, też wspomniał o tym, ażeby to zrobić, to trzeba zmienić traktaty. Tylko jeżeli będziemy zmieniać traktaty unijne, to wiadomo, że tam musi nastąpić ratyfikacja tych traktatów w każdym z państw członkowskich. I wątpię, ażeby to nastąpiło, ażeby narody w Europie były teraz zdecydowane jeszcze na bardziej pogłębioną integrację. I Niemcy właśnie tutaj zmieniają się z rzeczywistością w Europie, bo widać, że Europa chce, ażeby Unia starała się z państw narodowych, a nie landów federalnych. Panie mecenasie, kanclerz Merkel zaprosiła imigrantów do Niemiec. Sytuacja przerosła kanclerz Merkel. Kanclerz Merkel, mówi pan, złamała niemiecką konstytucję, złamała także traktaty europejskie, ale to Komisja Europejska tego w ogóle nie widzi. Parlament Europejski nad tym w ogóle nie dyskutuje. Zajmują się Polską, która tak naprawdę broni traktatów europejskich, broniąc także zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, to wielokrotnie było mówione, broni suwerenności poszczególnych krajów członkowskich, żeby nie było żadnych mechanizmów, bo tak się kanclerz Merkel zachce, a Komisja Europejska to przyklepie. Dlaczego Komisja Europejska, dlaczego Parlament Europejski w związku z tym nie zajmie się kanclerz Merkel i Niemcami? Bo niestety Parlament Europejski bardziej myśli po niemiecku niż po europejsku. Bardziej po, bardziej po. Tutaj po niemiecku. Można się zastanowić nad petycjami do Parlamentu Europejskiego. Jest taka możliwość składania petycji, które są podpisywane w różnych państwach członkowskich, wiele milionowych. Być może to wtedy to nas przemówi. Na razie Parlament Europejski jest takim przedłużonym ramieniem interesów niemieckich. Panie mecenasie, bardzo dziękuję za rozmowę, za komentarz. No i być może uda nam się spotkać na jakichś dłuższych rozmowach. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, panie. Pan mecenas Stefan Hambura był naszym gościem, a już za chwilę... Mecenas Hambura, także wiecie państwo, no tak słabo po polsku mówił, że nie wiadomo kto,
nie wiadomo skąd.